Można powiedzieć, że zostaliśmy okradzeni w Meksyku. Dzień dobry Państwu. Pozwólcie, że zaprezentuję taksówkę i morze karaibskie. I panią Zoncie. Nie no, kochani, sorry, ale otwarcie, będziecie musieli powtórzyć. Mówię to otwarcie. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu! Przelatując nad złączeniem dwóch mórz, turkusowego i głęboko zielonego, niezawodny dron Johnson, rozróżniający więcej niż trzy kolory, dziękuję za oklaski, witam Was w podwójnie piątym odcinku programu podróżniczo-obyczajowo-rozrywkowego Gdzie bądź? Cześć! A w zasadzie Ola. Dziś ostatni raz witam Was z Meksyku. Jesteśmy w Tulum, niewielkiej rybackiej miejscowości, która niespodziewanie stała się kurortem. Nic nie zapowiadało tragedii. 10 lat temu podobno nic tutaj nie było, a teraz hotel na hotelu, ale też trzeba przyznać, że one są wszystkie zrobione naprawdę bardzo, bardzo smacznie i zupełnie nie robią szkody tak wizualnie temu wybrzeżu, które jest przepiękne. Dzisiaj mamy taką atrakcję, wynajęliśmy samochód za $1 na dzień. Żeby nie było tak kolorowo, musieliśmy dokupić ubezpieczenie za 21. I przyjechaliśmy na cenotę. Zaraz wam pokażę, co to jest. Bo to jest absolutnie unikalna sprawa. Cenota od zewnątrz wygląda tak. O, to jest ta cenota. Co? Duża. Kapie z sufitu. A to jest ładne. A jak turystycznie. No. Nie wiem, gdzie się tutaj... Kupiliśmy w ogóle na własność całą cenotę. Oni przyjechaliśmy, a oni mówią tak. O, państwo z Gdziebądzia, to my dzisiaj zamykamy cenotę, macie ją tylko dla siebie. I dla waszych ziomków. Ja i moje ziomki, nikt gorszy, nikt lepszy. Jesteś ziomek. Jesteś ziomek. Tutaj pan Amigo na górze nam powiedział, że woda ma temperaturę 25 stopni, ale jak to jest? Przekonajmy się na jurbią skórę. A nie, to nagranie z innej cenoty. Woda zaiste miała temperaturę 25 stopni, ale piękna cenotę Palomitas wydawała się chłodniejsza, ponieważ wpadał do niej tylko jeden wąski słupek światła. Szczerze powiedziawszy, była trochę przerażająca. Warto w tym miejscu dodać trzy rzeczy. Po pierwsze, nie zawsze lustro wodne cenoty widoczne jest na powierzchni. Po drugie, jest ich na Jukatanie kilka tysięcy. Po trzecie, oboje błędnie wymawiamy nazwę tej studni krasowej utworzonej w skale wapiennej. Ja wymyśliłem formę żeńską, cenota, zońka męską, cenot, a tak naprawdę polska nazwa to cenotę, hashtag gender. Jak jest? Teraz świnka może iść zejść. Subcio, ale trochę strasznie. Tam wodzie. Tylko w masce. I tak to widać rybki. Małe rybki. Takimi się świnka nie naje. Gdzie bądź kontra kokos. Zobaczymy, ile czasu to potrwa. Wygląda kokos przed chwilą zdjęty z drzewa. A tak narzędzie zbrodni. Jesteśmy przy drugim cenocie, cenocie Oxman, który znajduje się właściwie w samym mieście Valladolid i wygląda tak. Jest przepiękną, wielką studnią, w której można się kąpać. Przed wejściem do cenoty obowiązkowo wcześniej prysznic. Prysznic służy ochronie środowiska i rybek, które żyją w cenocie. Chodzi o to, żeby nie zatruwać ich chemikaliami znajdującymi się w balsamach, kremach do opalania czy antyperspirantach. Także zmywamy z siebie wszystko i będziemy wskakiwać.
Widzicie, drodzy grzybądzianie? Jeszcze przed chwilą nie wiedzieliście, jak wygląda jaskółko Łok. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy macie super umiejętności lub pasje. Może potrafisz wsadzić sobie całą pięść do buzi, albo potrafisz zrobić 30 pompek bez złapania kontuzji pleców. Hehe, kapitan Grzybądź. Moją pasją, dla przykładu, jest breakdrums. Taniec na śmigle, jakby ktoś nie wiedział. Trochę się stęskniliśmy za prawilnym road tripem. Benzyna kosztuje 16 peso za litr, czyli niewiele ponad 3 zł, ale jest to 89-oktanówka. 87-oktanówka. Policja ma swoją kasetę. Jedno, co jest w Meksyku fatalne, to są drogi. Są dziurawe i w całym kraju bezsensownie rozdystrybuowane są zwalniacze. Tych zwalniaczy po prostu przejechaliśmy setki. W samochodzie jeszcze ujdzie, ale na rowerze już co nieco tam jest kobite. Jeśli spytacie, kobite. O, zobaczcie, jaki tutaj mamy ładny ołtarzyk. I pan zmarły tutaj, świętej pamięci, lubił sobie papieroski palić, Marlboro. Taki napój anyżowy mają wpić i jeść ciastki. Pokój jego pamięci. Widzicie ten krzyż? To jest pozostałość po Pablo Escobarze i linii energetycznej, która była przeciągnięta przez całą dżunglę do jednej z jego tajnych posiadłości, kryjówek. Chociaż tutaj podobno nigdy nie trafił, to miał w całej Ameryce rozsiane takie swoje miejscóweczki jako element kanału przerzutowego. Pablo. Ziomek odcinka. Drodzy Państwo, w dzisiejszym odcinku programu A jakby tak rzucić to wszystko i wyjechać gdzie bądź, jest Viola z Czarkiem, którzy prowadzą tutaj w Tulum w Meksyku pensjonat. A trudno to tak powiedzieć, po domki. Prostu mamy swoje domki, w których mieszkamy, bywamy, gościmy. Okay. Ludzi z całego świata. To jak to się robi, że ma się domki w Meksyku i się tutaj mieszka? To jest zupełny przypadek, jak pewnie ktoś 20 lat temu powiedział, że ja będę mieszkała w Meksyku, w jakiejś dżungli, na jakiejś plaży i miała domki, które nie mają okien, tylko moskitiery, to bym po prostu zabiła śmiechem, no a teraz... A teraz no, śmiejemy się, ale inaczej. Czy co, przyjechałaś na wakacje i tak już zostałaś? Przyjechałam na wakacje i to był ten moment, kiedy wszystko się zmieniło. Tak. A czym ujął Cię Meksyk? Ujął Was? Zielenią, ciepłem i... Przyjaźnią ludzi? Przyjaźnią ludzi, tak. Tak, to był ten taki... Takie miłe zaskoczenie, że wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy się pozdrawiają. Teraz właśnie jak jesteśmy, staramy się być chociaż raz w roku w Polsce, to jest takie dziwne, że my się uśmiechamy do wszystkich i mówimy dzień dobry na ulicy każdemu właściwie, jak się mija, no bo człowiek z człowiekiem się mija. To takie zdziwienie. I w oczach. Co oni od nas chcą? Znasz go? Wariat albo z Meksyku przyjechał. No a powiedzcie, jak z tym bezpieczeństwem, tak? No bo Meksyk jest bardzo niebezpiecznym krajem. Jesteśmy w bardzo turystycznym miasteczku. Jak sobie z tym radzicie? Radzicie? To znaczy nie, my nie odczuwamy żadnego niebezpieczeństwa. Nie jest tutaj bardziej niebezpiecznie niż w Polsce. Zwyczajne zasady bezpieczeństwa. To nie jest tak, że Meksyk jest niebezpieczny, bo tak mówią w telewizji. No, sąsiadami nie są kartele narkotykowe? Nie, absolutnie nie. Jeżeli coś się dzieje, to jest właśnie to, że te kartele narkotykowe między sobą, ale to jest taki daleki świat, daleki od normalnego życia. Mhm. Więc oni między sobą się rozliczają w taki niefajny sposób, ale to jest ich sprawa, to nie dotyczy absolutnie... Czyli Gonzalez z Sanchezem, jak mają konflikt, to ciebie to nie dotyczy, no ale na pewno tutaj wam grożą jakieś pająki, smoki. Gdybyście zostawili to miejsce na 2 miesiące, to dżungla mogłaby je pożreć. No. Tak, pewnie tak. Jest sens tutaj przyjeżdżać? Jest, zdecydowanie jest. Tu się nie dzieje naprawdę nic złego, mamy fajne miejsce, jest bezpiecznie, jest czysto. I to nie jest już taka dżungla, jak była kiedyś, taka dzika, bo tu naokoło mamy mnóstwo sąsiadów, jest morze. Z jakim problemem jako przedsiębiorcy
borykacie się tutaj? Co jest waszą największą bolączką? Problem z pracownikami. Preferują życie na hamaku? Tak. Hamakowe towarzystwo. Jak jest deszcz, nikt nie przyjdzie do pracy, bo deszcz to jest, przepraszam, odpoczywam. To jest usprawiedliwienie, jak u nas, takie zaspy 3-metrowe. Rozwiązaniem prawdopodobnie dobrym, zobaczymy, będzie taki wolontariat z Polski. Okay. Chcemy dawać trochę szczęścia, dzielić się tym wszystkim, co mamy tutaj z naszymi rodakami. Czyli i naszą sobie... europejską taką. Czyli dobrą... można sobie przyjechać i pomieszkać przez kilka miesięcy? Tak. Okay. Przyjechać, pomieszkać. I w zamian pomagać. Za pomoc. W najbliższym czasie przyjeżdża do nas taka fajna para. Zobaczymy, to będzie po raz pierwszy, zobaczymy. No na pewno europejskie. Wikt i opierunek, podejście. Tak? Wikt i opierunek. Super. A jak was znaleźć? Jakby ktoś chciał przyjechać, to gdzie szukać? Na Facebooku. Facebook i Airbnb. To będzie tutaj podpięte pod filmem. Linki. Damy link do waszego fanpage'a. Także widzicie, da się. Naszymi opcjami to nie jest tylko to małe miasto, z którego pochodzimy i największe duże miasto, w którym jest praca, tak? Zadowoleni jesteście z tej decyzji? Tak. Ja jestem szczęśliwa, jest ciepło, brakuje jestem nam zdrowsza, chłodu. Czasami. Brakuje nam chłodu. Straszne problemy. Deszczu, wichury. Macie podobne problemy jak my ostatnio. Tak. Brakuje nam takiego wiatru, żeby tutaj naprawdę tak zawiało, bo tak szczęśliwie... Ale tutaj nie ma huraganów? Bywają, ale... To znaczy bardzo rzadko, bo to Tulum jest magiczne. Tak jak Majowie. Omijają. 100 km na północ, 100 km na południe. Tulum jest na razie szczęśliwie postoju. Okej. To zobaczmy jeszcze, jak wygląda ta plaża. Daleko nie jest. Pięćdziesiąt razy mniej ludzi niż na tej publicznej plaży. Ta jest przynajmniej równie pięknie. Troszeczkę silniejszy jest wiatr i bardziej wzburzone morze. Ale zobaczcie, co tutaj fajnego się wydarzyło. Otóż z tym ostatnim huraganem, którego imienia nie pamiętam, ale pewnie miał imię kobiece, bo przecież wszystkie huragany mają imiona kobiece. Przypadek nie sądzę. Przypłynął taki konar. Tutaj nie było żadnych zniszczeń, nie? Kuba oberwała, Floryda oberwała. Tutaj przypłynął po prostu taki konar i ktoś powiesił hamak. Na pewno jest to najbardziej spektakularny hamak, jaki widziałem w swoim życiu. Kilometrowy spacer plażą i docieramy do Casa Malka. Czyli naprawdę ekskluzywnego ośrodka, którego właścicielem jest nowojorski kolekcjoner sztuki. I ten dom zakupił po Pablo Escobarze, zmarłym w 93 roku. Ciekawie to wygląda. Myślę, że my się raczej nie zakwaterujemy. Nocka dzisiaj kosztuje od 10 do 15 tysięcy pesos, czyli 2-3 tysiące złotych. Ale ze śniadaniem. Ale wiecie, puścili mnie, żebym sobie pooglądał. Moje klapki z McDonald'sa nie wzbudziły podejrzeń. A kto to takie piękne ślady zostawia? Element. Animal. Zobaczmy, co on zrobi ze stopą. Ja pierniczę. On ci się zrobi. Przejdzie po tobie po prostu. On przejdzie po prostu. Wejście czasu. Cześć ziomek. Krabeusz. Krabeusz. Jeszcze nuta fajna. Ceviche. To jest najlepsze jedzenie, jakie można spotkać w Meksyku. I bardzo proste przygotowanie. Rybę najlepiej białą, delikatną, pokroić albo inne owoce morza, wymieszać i zlać sokiem z limonki. Dużo soku z limonki, bo on spowoduje ścięcie białka. Później dodaje się kolendrę pokrojoną, cebulkę i pomidorki. Gotowe. I that's it. A dzisiaj z Meksyku ruszają karteczki. Do Polski i nie tylko.
2,5 godziny drogi i wczoraj z jednego raju przedostaliśmy się do kolejnego, czyli przejechaliśmy trasę z Tulum do Bacalar. I w tym miejscu pozdrawiamy naszego ulubionego drwala. I małe drwalciątka też. Wydawać by się mogło, że po prostu przejechaliśmy z nad morza, nad morze, tylko troszkę dalej. Ale nic bardziej mylnego, jesteśmy nad jeziorem. Niech ten kolor wody was nie zwiedzie. Dlatego jeziora tutaj zwane są lagunami. Okej, czyli wracamy do tematu umiejętności specjalnych. Taką umiejętnością naszego sympatycznego kapitana jest na przykład ogłaszanie konkursów na pocztówki i ich nierozstrzyganie. Ale wiecie, że pod każdym z meksykańskich odcinków, nie mylić z vlogami, w przypiętym komentarzu znajdziecie szczęśliwca, do którego wyślemy najpiękniejszą pocztówkę z naszego kolejnego kraju. Korzystając z okazji, bo nie mam już kogo pozdrawiać, przypominam, że możecie zostać patronami naszej zwariowanej działalności. Ale nie musicie. Bez ciśnień, po prostu lubię was pozdrawiać. W ogóle bardzo was lubię. Na zawsze wasz Dron Johnson. Można powiedzieć, że zostaliśmy okradzeni w Meksyku. Dokładnie dokonała tego fala Morza Karaibskiego, która zabrała moje okulary z tym wysiadełkiem i jest to najstraszniejsza rzecz, jaka przytrafiła nam się w tym kraju, ale mam już nowe okularki. Kosztowały 12 zł. Możemy lecieć dalej. Do Belize. Robić pompki w powietrzu. Ostatnie chwile w Meksyku. Wsiadamy na prom. I płyniemy dalej. Człowiek chciał jeszcze micheladkę przed wyjazdem. Nie ma wypić, czasu na micheladki. Ale tak, ani tam tutaj było mało czasu. W ostatniej chwili, rzutem na taśmę tutaj. O, a tutaj nasza śmieszna łódka. Spotyka nas przykra niespodzianka. Musieliśmy zapłacić 500 pesos za wyjazd z kraju. Jak widać, Jurek się bardzo nie martwi, bo płyniemy już dalej. Vosotros, animes? Almas, espíritus. Espíritus, ah. No Katrinas. No, no, no Katrinas. No. Espíritus. Entonces, pero espíritus de Yucatán. Ah, estamos sí. Vestidos así. Ok, ok. Y mi pregunta es... ¿Es México peligroso? No. 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 Hablando de Yucatán, Yucatán es el estado más seguro de toda la república. ¿Ah, sí? Entonces aquí puedes salir tranquilo a pasear por las calles sin temor a que te vayan a asaltar o que te vaya a ocurrir algo. Okay, sí. Al menos aquí, Valladolid, Yucatán, no es peligroso. Ok, muchas gracias. Por nada. Yeah.